papież Grzegorz Wielki w księdze dotyczącej posługi pasterskiej zawarł treść, jak powinno być. Sam natomiast powiedział, opisałem, jaki powinien być dobry pasterz, ale ja nim nie jestem. Ukazałem, jak można dotrzeć do brzegu doskonałości, ale ja sam znajduję się jeszcze w wartkich nurtach moich błędów i moich przewinień. Dlatego, abym się nie rozbił, rzućcie mi koło ratunkowe waszych modlitw. Mogę się pod tym podpisać z całą stanowczością. Bo ten tydzień ze świętym Janem i jego opisem rozmów Jezusa z faryzeuszami wybiega poza moje możliwości. Bliżej mi do tych przeciwników Jezusa, gdyż moje myślenie jest podobne. Zwyczajnie nie nadaję się na tych samych falach i inny poziom duchowości jest między mną a Jezusem. Zobaczmy, że ten dialog z nimi właśnie tak przebiega. Jezus zaprasza do pójścia w górę, do zobaczenia prawdy o żywym Bogu, a oni upierają się przy tym, co znają, co jest im bliskie, bo z tego świata. Rozmijają się. Trudno jest wytłumaczyć człowiekowi, czym są przeżycia duchowe, skoro on ich jeszcze nie posiada. Jest to podobna rozmowa jak widzącego z niewidzącym o sztuce w malarstwie, jak z głuchym o muzyce, czy z daltonistą o kolorach. Słyszeliśmy z tekstu Jana, że część faryzeuszy zaczęła wierzyć Jezusowi, ale nie mogą się przebić przez skorupę, która wytworzyła się przez wiele lat ich nauki. I tym wszystkim pomocą jest znów Abraham. A tak swoją drogą, to wiecie, dlaczego Bóg zmienił mu imię, dodając literkę he? W języku hebrajskim litery mają swoją wartość numeryczną. He jest piątą literą alfabetu. W cyfrze 5 przypisuje się 5 zmysłów. Ale ta litera w imieniu Abrahama jest w środku, bowiem zmysły mają być wewnątrz. On wewnętrznie miał czuć obecność Boga. Jego pomoc w dzisiejszej Ewangelii właśnie to nam wskazuje. Bóg nie tylko działa widzialnie przez znaki, ale przede wszystkim duchowo. To są właśnie te odczucia, o których mówił Jezus, a których nie potrafili pojąć rozmówcy Jezusa. Oni w dalszym ciągu uważali, że bluźni, kiedy wzywa imię Boga, ja jestem. Porównywanie się do Ojca, że jest z Nim jednością, mówienie o radości Abrahama na wieść, że Jezus stanie się cielesny, było nie do pojęcia. Przeczyło wszystkim znanym im zasadom. Doszło do tego, do takiego napięcia, że w nerwach chwycili za kamienie. Tylko po co ta złość, jak w wielu spraw potrzebny jest czas? Abraham opuścił swoje Ur Chaldejskie, gdzie był grób jego ojca. Zostawił to, co ziemskie, bo pragnął tego, co Boże. Od zawierzenia obietnicy złożonej przez Boga, to właśnie Bóg stał się od teraz jego ojcem. Oddał się Abraham całkowitą opiekę i prowadzenie. Faryzeusze ciągle myśleli o tym, co powiedział Bóg Abrahamowi. Dam ci liczne potomstwo, dam ci powodzenie. Twoje córki będą najpiękniejsze, a synowie najmężniejsi. Wejdziecie do królestwa. Chyba ciągle czekali na ten dzień, kiedy przyjdzie Mesjasz i wpuści ich tam, gdzie jeszcze nie byli. A Mesjasz przyszedł i zaprasza ich do nieznanego im dotąd miejsca, do domu ojca. Przecież Bóg nie składa pustych obietnic. Bóg nie zostawia swoich dzieci w żadnym momencie, nawet w godzinie śmierci. I choć na ziemi nie mamy nieśmiertelności, to nie znaczy, że ziemska śmierć kończy wszystko. Wręcz przeciwnie, dopiero rozpoczyna coś wspaniałego. Jeszcze nam nie jest to znane. Dlatego teraz musimy doskonalić się w tych wewnętrznych zmysłach, które pozwolą nam doświadczyć Boga. Mieć duchowe przekonanie, że jestem na właściwej drodze. Zawierzać Bogu, że droga, którą mnie prowadzi, to nie są żadne manowce i ślepe uliczki, ale najlepszy szlak wiodący do zbawienia. Każdy dzień naszego życia tutaj to o jeden dzień mniej od królestwa. Nie mówmy więc tylko, że znamy Boga, ale róbmy wszystko, by to poznanie było naszym doświadczeniem, które przechodzi na innych.